W tym roku wyjątkowo w dosyć konkretnym gronie mamy ze sobą trzy widowiska. To jest zresztą tam Wędrzyńcy Waneko. Wydawnictwo Kotori i wydawnictwo Hanami. Pierwsza, no to pierwsza, jak zwykle, takie wstępne pytanie. Jakie nowości przygotowaliście dla nas na tym festiwalu? My mamy kolejny dodatek do Cykad oraz ósmy tom Aniołów Zbrodni. Z takich najświeższych rzeczy, które mamy przy sobie, to jest Kakiguruj, to pierwsze. A tak to że tak powiem, my raczej nie przygotowujemy się specjalnie pod festiwale, raczej wydajemy sobie według naszego rytmu wydawniczego. Zdarzają się jakieś tytuły, które gdzieś tam się pojawiają specjalnie na festiwale, ale to jest raczej wyjątkiem. A my się przygotowujemy na festiwale. Naszą nowością jest Dobranoc Pompunie. Jest to tytuł, po przeczytaniu którego depresja łapie depresję. Świetny tytuł mistrza dramatu. Kolejnym naszym tytułem to jest już trzeci tom Atelier Spiczastych Kapeluszy. Mamy również ósmy tom Miód Słupy i piąty tom Złamane Skrzydełki. W zasadzie my nie mamy żadnej nowości w tym momencie na festiwal. Mamy dodruk Monstera 2 i fajną promocję na Monstera i Muzykę Marii, więc na to zapraszam. To jest słowo wyjaśnienia dla tych, co nie śledzą naszego fanpage'a. Niestety mistrz Urasawa od półtorej miesiąca mniej więcej nie akceptuje żadnych komiksów dla żadnego wydawnictwa na całym świecie. Tłumaczą go w zasadzie tym, że jest olimpiada w Tokio i on przygotowuje jakąś wielką wystawę, ale obiecali nam, że w przyszłym tygodniu te wszystkie materiały z tych wszystkich krajów zostaną zebrane i redaktor podjedzie do niego osobiście i mu to podetknie pod nos, żeby po prostu sprawdzić. Oprócz tego niedawno się okazała piąta saga winlandzka i to w zasadzie na razie tyle. To tylko teraz też pytanie. Co w planach na ten rok może? Do końca tego roku, czy wezmę jakieś wielkie tytuły, na które możemy czekać? To tak. Okej. To mam nadzieję, że to będzie kolejny tom właśnie 20th Century Boys, czyli chłopaków XX wieku. Kolejny tom, być może sagi, jeśli się uda, też zdążyć jeszcze w tym roku. No i mamy nowość, tak naprawdę rzutem na taśmę, bo przedwczoraj, dostaliśmy informację, że mamy akceptację, ale jeszcze umowy nie mamy, więc nie mogę obiecać, że to będzie w tym roku. Jest to tytuł po japońsku znany jako Kubikiri Asa, po angielsku Samurai Executioner, czyli to jest rzecz duetu od Samotnego Wilka i Szczęsny, manga samurajska, 8 grubych tomów, wydawane to jest w Stanach przez Dark Horse, jest to w zasadzie drugi najbardziej znany tytuł po Samotnym Wilku i Szczęsny i mamy nadzieję, że z tym wydawcą będziemy, właściwie licencjodawcą, bo to spadek, bo niestety zmarł niedawno Koike, który był autorem wielu świetnych samurajskich tytułów. Będziemy w tą samurajszczyznę głębiej wchodzić po prostu. Także trzy serie chłopaki XX wieku, saga finlandzka i Kubikiri Asa,
który po polsku będzie nosił tytuł, który już jest zaakceptowany, też Poranek Ściętych Głów. No my oprócz oczywiście kontynuacji serii już zaczętych, będziemy do końca roku ogłaszać jeszcze trzy jednotomowe tytuły Voice Love, czyli wracamy do tego korzeni. Natomiast w tej chwili mamy dopięte wszystkie tytuły Pyrkonowe i tu już zaczynamy pracę, żeby zdążyć. Na Pyrkonie będzie miszmasz, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, będzie trochę klasyki, trochę tytułów dla dziewczyn, trochę tytułów dla facetów. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. My też mamy już kilka licencji, których jeszcze nie ogłosiliśmy. No tych ogłoszonych może nie będę wspominał, bo pewnie wiecie. Dobrze. Poczekaj. Mamy tego trochę, więc tak. Nie. Do końca roku na pewno jest Dr. Stone i Fire Force serii. Jednotomówka o zimno na gorąco. I to jest. I na pewno w przyszłym miesiącu ogłosimy jeszcze jedną serię, która chyba wyjdzie jeszcze w tym roku. Natomiast na Pyrkon mamy już na pewno licencję na ekskluzji, który wyjdzie. Też jakieś takie, z tego co pamiętam, dwa po trzy biedy, czwarta oprawa, coś w stylu właśnie Ayako będzie to wydane. Natomiast czy coś więcej będzie powiedzmy na Pyrkon, to w tym momencie nie jestem w stanie wam powiedzieć. Pracujemy nad tym, jeszcze jest trochę czasu. Jakby to zapytanie, znaczy stwierdzenie dla nas czytelników to jest okropna rzecz, ale to jest bardzo, bardzo wesoła, że Dodorfu się już przydał, praktycznie by to, prawda? Dodorfu się już przydał, by to usłyszałem. Tak. Sorry, bo... Tom pierwszy już jest niedostępny i nie będzie dostępny, tom drugi jeszcze mamy, więc jeżeli ktoś zakupił tom pierwszy, to jeszcze ma szansę. Nie wiem, czy kiedyś podejmiemy się właśnie decyzję o dodruku i właśnie jeżeli chodzi o tę serię ekskluzji, myślę, że raczej będziemy się trzymać tego, żeby tych dodruków nie robić. Jeszcze jednej nowości zapomniałem. Dororo to jest tytuł, który jest na podstawie mangi Tezuki, ale narysowany na nowo. Bo właśnie tytuł też piłem, bo ze względu na taki sukces dla was, czy dalej będzie umowana Tezuka właśnie w takich wydaniach i czy to właśnie taki będzie już rozumiem styl wydawania wyciągnięty. Czy to będzie Tezuka, to w tym momencie nie mogę wam powiedzieć. Tak. Jest taka możliwość, tak, żeby to był Tezuka. Natomiast planujemy, póki będziemy mieli pomysł na tytuły, znaczy jest dużo tytułów, tak, które zasługują na wydanie ekskluzywne i są to tytuły poważne, warte wydania. Tutaj myślę, że Radek też mocno pracuje w tym temacie. My sobie znaleźliśmy póki co taką niszę właśnie Tezuka, co nam całkiem nieźle wychodzi. Powiedzmy sobie szczerze, że też nie są tytuły, na których my liczymy na jakieś super zyski. Tak? One mają zarobić, tak? ale najważniejsze, żeby się zwróciły, bo po prostu my chcemy takie tytuły wydawać też. Myślę, że póki co to jest jeden, maksymalnie dwa tomy rocznie takiego wydania w naszych planach. Natomiast no, tak jakby to nie jest sztywno ustalone. Pytanie do Budynistatutori. Poza dobranocą Gunię jeszcze jest jedna mangowa zastępna w Dunia Asana, czy też mogę to powiedzieć? Dziewczyna z Nadmorza, dwutomówka, bardzo fajna, młodzieżowa, ale to jest... Asano ma jakąś łatwość w robieniu tytułów dramatycznych, ale bardzo realnych. Nic na siłę, żadnych tam umierających gdzieś po drodze rodziców, babci nie obcina nogi. Wszystko jest z życia wzięte i
poprowadzone naprawdę w perfekcyjny sposób, więc praca z jego tytułami jest, no jest czymś bardzo przyjemnym. Bardzo, cały zespół redakcyjny zawsze się bije o możliwość redagowania jego tytułów. Czy weźmiemy kolejny? Nie wiem, na chwilę obecną o tym nie myślimy. Na Pyrkonie przyszłorocznym, no to już jest trzeci Pyrkon, gdzie szumnie liczymy na to, że też wydamy tę zbówkę. Mamy już draft po 2 latach, nie wiem jak Monego to robi, jakie ma chody, że szybciej dostaje licencję, my tutaj jesteśmy na etapie draftu. Jeśli się uda, to będziemy mieli nasz tytuł te zbówki na Pyrkonie. Jeszcze dodamy pytanie, ze względu na wydanie komiksu K, czy możemy liczyć jednego taniego ciego na rok? Tak. Nie, jak powiedziałem kiedyś, docelowo chciałbym wydać wszystko. Bo naprawdę, tam nie ma, on nie robił słabych komiksów. No, żałuję naprawdę, że no, odszedł od nas tak szybko, ale to, co zostawił, no to jest dla nas jeszcze, może za mojego życia uda mi się to wszystko wydać. I no, walczę ze sobą, mam 2 tytuły teraz na tapecie, czy jeden, czy drugi, to na pewno są dobre rzeczy i jeszcze jestem trzeci. więc tak naprawdę no, wydaliśmy Kej, no, jego tytuły, no już niektóre są niedostępne, Wędrowiec Tundry, odległa dzielnica, pewnie niedługo się kolejne zaczną wyprzedawać. Zobaczymy, może za pewien czas będziemy wznawiać niektóre jego tytuły, ale to będzie na pewno w jakiejś formie limitowane i być może jako wielka kolekcja Girotani Guciego, czy bo kolekcje teraz są modne, może z panoramą nawet byśmy strzelili. Czy coś, ale tak naprawdę przede wszystkim naszym celem jest pokazanie jego całej twórczości, także jeśli czegoś nie macie, to radzę uzupełnić, bo to na pewno się będzie gdzieś tam kolejne, tak jak mówię, rzeczy sprzedawać, nie pamiętam, jeszcze Japonia, którym on robił jedną historię, też jest rozprzedana, no i Księga Wiatru, no, już tak dawno sprzedana, że nie pamiętam. Więc no, na pewno będziemy sięgać, na pewno to będzie minimalnie jeden na rok, może jakieś inne okazje jak będą, żeby coś zrobić więcej, to do 2, ale raczej nie więcej, bo to jest autor, który się fajnie sprzedaje, a jest taki też autor, który się nam sprzedaje większość nakładów w ciągu pierwszych miesięcy, tylko to jest taki plon celem. No, także tak to wygląda. Zaraz przekażę Wam mikrofon, będziemy mogli zadać pytania z publiczności. A jeszcze tylko jedno pytanie do Maneko. Zaczynacie wydawać Krampa. Chodzi o poszłam Krampa do Sakura, co niektórzy powiedzieli, że czekali do Landera Mixa nareszcie, się doczekali. Super. Jest jedna tomówka jeszcze w Krampa i tak, Magic Knight Rayer. Dokładnie. Czy to będzie kierunek, który będzie się dalej toczyć? W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie dalej. Pewnie wszyscy by chcieli zobaczyć Itzholik i Tsubasę. To są serie długie i właściwie w tym momencie znowu wystawione na nowo, tak, wystawione. No tak, to jest najlepsza forma, czyli wydawanie jednocześnie obu tych tytułów. Nie wiem, jak to się skończy. Nie mamy żadnych ustaleń. Nie mamy żadnych ustaleń w tym kierunku, więc że tak powiem, wzięliśmy Sakurę, bo to było nasz naturalny pomysł na to, żeby w jakiś sposób zaznaczyć nasze 20-lecie, które mamy w tym roku, 20-lecie działalności. No bo to jest, szukaliśmy tytułów, które gdzieś się tam pojawiły u nas. Tak, i są nadal, mają szansę, jeszcze ich nikt nie wydał. Fajnie, że pan czeka, wydacie. Grało się. Nie wiem, dlaczego na Black Jacka nie trafiło. Ale w tym momencie nie mamy Black Jacka niestety. Dla, tak?
No, no nie. To jest coś innego. Czekamy. Może ja odpowiem, ale wydawał tylko. Myślę, że Beata na Black Jacket ty. Pamiętam, że tak temu wspominałem, że macie wymagi i tak to było dosyć tak rozwijające się, nie trzeba być bardzo szybko, to pytałem się. Natomiast teraz widziałem, że dosyć już podłączył katalog. Jak oceniasz, jak idzie to wydawanie EMA? Bo jesteś chyba w pierwszym rozwiązaniu, co tak naprawdę żeby to podjęło. Znaczy my zaczynaliśmy tam wydawać EMAGi mniej więcej w tym samym momencie z JPF, JPF z tego odszedł. My nadal produkujemy EMAGi, natomiast to jest inwestycja, tak? To jest po prostu, leży sobie w internecie i ludzie, okej, zarabiamy na tym bardzo niewielkie pieniądze, ale jakieś tam przychody są. Liczymy na to, że po obniżce VAT-u troszkę się ruszy, bo to jest jednak rzecz, która bardzo mocno daje po kieszeni, tak? Bo 23% kontra 5% to jest jakaś patologia, moim osobistym zdaniem. Natomiast też jest ta blokada, że jednak czytelnicy wolą papier niż wersję elektroniczną, bo powiedzmy sobie szczerze, jesteście zbieraczami. Tak? Klienci wolą papier. No jak jeszcze byli autorzy. Cyfrę, ale za darmo. Tak. Tak, to też prawda. Tak? Powiedzmy sobie. Wiele osób podchodzi do tego, że jak ma czytać na komputerze, na telefonie czy coś, to jaka jest różnica pomiędzy tym, co kupią, a tym, co mają za darmo w internecie. No, takie są opinie. No tak, ale... No ale no, przetłumacz to. Tak. Ale wiesz, jeżeli mam mieć za darmo, to nie muszę mieć takiej jakości jak... Czy próbowałeś zrobić tak jak na przykład w chomiku, że przyszukujesz książki, to pierwsze co chomiku to proponuje do zakupienia książki. W zasadzie, że są księgarnie, gdzie można kupić e-booki i one są po prostu jako pierwsze miejsce wyświetlone. Ja rozumiem, że może są jakieś takie znane strony ze skandacjami i myślę, że ciekawe czy jestem, czy po prostu taka metoda by nie powiedziała, że się tak wyobrazić wtedy. Pytanie, czy te strony zrobiłyby to za darmo? No, oczywiście, że nie polubowałem. Czy zrobiłyby to za darmo, a jeżeli nie zrobiłyby to za darmo, czy to byłoby mile widziane, że wspieramy takie strony tak naprawdę, tak? Bo to finansowe jest wsparcie dla takich stron, a powiedzmy sobie szczerze, nie jest to w naszym interesie, żeby wspierać. To może oczywiście nie dla stron, bo tam lecą reklamy, masz rację. No, chomik budowadzie jest taki... Chomik też jest u nas na cenzurowanym. Regularnie mordujemy chomiki, więc... To może też, no ciekawy jestem, ciekawy jak jednak w zasadzie ta współpraca, że niektóre wydawnictwa sklepy na przykład dają tam jakieś swoje linki, no. To jest kompletna taka moja. Nie wiem na jakiej zasadzie tam. Jeszcze takie szybkie pytanie do wszystkich może, bo zainspirowałem się wydawnictwem właśnie Guruji, że tak normalnie często myślę, że patrzycie na to, co obecnie wychodzi w animowanym japońskim. Natomiast teraz doszedł także Netflix, który jest bardzo dostępny na naszym rynku. Czy też patrzycie w jakiś sposób, co tam się pojawia w decyzji może, co byście chcieli sprowadzić w kwestii mangowej do Polski? Tak. Nie, jasne. Nie no, patrzymy na wszystko, tak? Na wszystko, co jest dostępne i na Crunchyrolla i na... No, nie wiem, wydaje mi się, że nie jest to jakaś wielka tajemnica, że Crunchyroll planuje do Polski się udać. Nawet mamy z nimi jakieś już wstępne układy, żeby w jakiś sposób się promować wzajemnie. Więc patrzymy na to, co wychodzi ogólnie, tak? To powiedzmy sobie szczerze, anime jest bardzo mocną reklamą, tak? Pierwsze, po co sięga wielu czytelników, to jest anime,
nawet jeżeli manga wychodzi w Polsce, to jest wiele osób, które zobaczę, bo manga, bo anime wyszło, to zobaczę sobie kilka odcinków, bo tak, żeby zobaczyć, co to jest, bo ta forma bardziej pasuje, żeby sobie sprawdzić. No oczywiście, że my patrzymy, co będzie wydawane w kolejnych sezonach, jak na anime. Z tym, że my nadal jesteśmy za mali, żeby konkurować z Łaneko, którego po prostu rzuca się na te wszystkie tytuły. Ale trzeba przyznać, że anime jest kapitalną formą reklamy. Ale oczywiście patrzymy też na wiele innych czynników. Coraz mniej jest serii, które są zamknięte. Czytelnicy też na to zwracają uwagę i bardzo często u nas na stoisku pada pytanie, czy nie wiem, jest 5 tomów, czy to już jest koniec, czy jeszcze będzie dalej. Istnieje ryzyko wchodzenia w serię dopiero rozpoczętą, która ma 2, 3, 4 tomy, bo po pierwsze, jeśli seria okaże się popularna, to pójdzie w 60 tomów. Może się okazać niepopularna, a autor stwierdzi, że on i tak chce narysować 25. Więc jest mnóstwo czynników, które u nas decydują, czy bierzemy dany tytuł, czy go nie bierzemy. My sobie troszeczkę tak własną drogą idziemy, też z prostej przyczyny. Bardzo mało jest anime na podstawie tytułów dla dorosłych. To jest jak gdyby jeden problem. Drugi problem jest taki, że na przykład w ogóle nie zauważyliśmy jakiejkolwiek poprawy sprzedaży. Przed historią te parę tysięcy, kiedy wyszło anime, może nie, anime było w ogóle niepopularne. Jest ta autorka, która jest dość sporą gwiazdą w Japonii. W Polsce historia te parę tysięcy była akurat dość przeciętnie, powiedziałbym, że poniżej przeciętnie sprzedającym się tytułem. Więc zobaczymy, czy jak gdyby saga tutaj gdzieś kopnie bardziej. Teraz jeśli chodzi anime, było kilka osób na stoisku, które powiedziały, a widziałem anime, fajne jest, chcę kupić mangę. Trudno mi jest powiedzieć, ponieważ wyszedł akurat tuż po premierze pierwszych odcinków kolejny tom sagi, a zawsze jak wychodzi kolejny tom, to jest jakiś ruch w sprzedaży poprzedni. Długofalowo może zobaczymy, czy to ma jakiekolwiek przełożenie, ale póki co, no nie wydaje mi się, że u nas jest akurat takie duże przełożenie. U nas niestety większość osób jest już w takim wieku, że nie ogląda nawet takich mecenacji. Dziękuję. Czas może na pytania z publiczności, czy jeżeli ktoś ma to. Obchodzimy w tym roku stulecie polskiego komiksu. Łaneko ma 20 lat, odpowiadam też kilka lat temu obchodzimy 20-lecie. Jak byście podsumowali ten okres obecności mangi na polskim rynku i z takiej perspektywy ogólnej, i może z waszej jego konkretnych wydawców? Ja chciałem powiedzieć, że ja byłem przy tych narodzinach. Odbierałem poród. Pamiętam pierwsze imprezy, na których było Łaneko, część z nich organizowałem. Troszeczkę w innym kierunku moje życie się potoczyło. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o stulecie polskiego komiksu, no to niestety jestem bardzo zawiedziony, jeśli chodzi o obchody. Tak naprawdę nie było nic takiego, co można powiedzieć, wow, to było fajne obchody. Trochę się działo, ale każda instytucja sobie i było to nieskoordynowane. Jeśli chodzi o mangę, no to sami widzicie, jak my zaczynaliśmy ten już kilkanaście lat temu, to w tym momencie i JPF, i Łaneko odeszły zupełnie od komiksu dla dorosłych odbiorców. Teraz jak gdyby my wychowaliśmy trochę tych odbiorców, też przekonaliśmy ludzi do komiksu japońskiego, że kończąc 18 lat nie musisz tego porzucać. No i mamy żniwa praktycznie. Łaneko, Kotori, JP, no akurat z JPM to jest trochę inna sytuacja, ale wszyscy mają tych samych autorów, których wcześniej wydaliśmy. Wszyscy gdzieś tam wydają to, więc jak gdyby jeśli chodzi o ten segment rynku, fajnie się to rozwinęło. Pozostałe segmenty, co dużo mówić,
były lata, kiedy się ukazywało prawie, że tyle rocznie, co teraz miesięcznie czasami, bo to były momenty, kiedy Łanego zwolniło i miało kilka tytułów rocznie, był taki moment. Kanami miał kilkanaście tytułów, tomików, żeby nie było, że tytułów, tomików rocznie. Kotori jeszcze nie było wtedy na rynku. JPF to mniej więcej te 20 kilka cały czas wydawał. JG Studio gdzieś tam dopiero raczkowało. Więc no, co teraz mamy? Teraz mamy mangę na każdy dzień roku. I możemy codziennie czytać sobie nowe tomik mangi. No to jeśli chodzi o rynek, to nie ma co w ogóle porównywać. Teraz nikt nie kupuje chyba że ktoś z Was kupuje, ręka w górę, wszystkie tytuły, jakie wychodzą. Nie. No właśnie. Ja z tym człowiekiem, który twierdzi, że wszystko kupuje, no ale nie byłam w stanie tego zweryfikować, natomiast pokazał zdjęcia z tego pokoju, gdzie ma dwie ściany całkowicie wypełnione regałami od podłogi do sufitu i wypełnione mangami, więc jest to możliwe. Ale wiesz, ja nie wiem, bo to jest prawie 400 tomików rocznie, więc nie wiem. Tak, lekką ręką 7-8 tysięcy, tak? Znaczy jest to dopiero w tym roku, chyba przekroczyło liczbę dni w roku, liczba wydanych tomików. Tak. W zeszłym roku jeszcze nie. Jeszcze nie, tak, więc tak. To jest takie rosnące, natomiast no faktycznie kiedyś to wychodziło kilkanaście rocznie. A nie, no kilkanaście rocznie to wychodziło na samym początku. Po 30 miesięcznie, więc no sprawa jest już niesamowicie inna. Tak, także i jest fajnie, bo każdy tak naprawdę ma jakąś tam niszę i każdy czytelnik jest w stanie coś fajnego dla siebie znaleźć i gdzieś tam coś fajnego, każdy z nas jest w stanie zagospodarować dla siebie kawałek rynku. Ja nie mam wielkiego pytania, może tylko to, że może nie zawsze jest to kwestia finansowa, żeby chodzić 30-40 tomików w miesiącu. To też kwestia tego, że te tomiki są bardzo zróżnicowane gatunkowo i ktoś, który ma dwie ściany, niekoniecznie musi latać po mojej ojce. Ale też znaczy, przepraszam, tylko jedną rzecz dodam. Przede wszystkim jest to kwestia mieszkaniowa dla wielu osób. Tak. Ludzie mają wypełnione piwnice sąsiadów. Tak. Wywożą do babci na wieś, żeby zmieścić swoje kolekcje, tak. Ja mam u rodziców i u teściów jeszcze, tak. Nie, myślę, że temat jest wyczerpany dosyć. Powiedzmy sobie szczerze, że kiedyś było to troszkę amatorskie, teraz to się zrobił naprawdę biznes, tak. No, my zatrudniamy, wczoraj liczyłem, na miejscu jest 12 osób, tak. Plus do tego na zewnątrz zatrudniamy tłumaczy, korektorów, ludzi, którzy przygotowują graficznie. Więc to jest już mała firma, już nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem. Myślę, że w 25-lecie upieczymy ciasto. Tak jak na 15-lecie fandomu na Pyrkonie. My na Pyrkonie mieliśmy babeczkę dodawać. Nie wiem, czy ktoś się załapał, ale... Ja. Jeszcze jakieś pytania można? Nie wiem, możliwe, że już padła odpowiedź gdzieś na to pytanie, ale dlaczego nie ma w tym roku z nami wydawnictwa JPF i no nie wiem, co mogliby dzisiaj powiedzieć tutaj? Nie wiem, co mogliby powiedzieć, natomiast ja z Andrzejem Kownackim, Andrew, prowadziłam rozmowę 3-4 miesiące temu, bo generalnie no jesteśmy dosyć zaprzyjaźnieni i staram się jeździć na te same konwenty. On mi powiedział, że nie przewidują żadnych premier na Łódź, więc dlatego nie mają w planach się wybrać. Prawda jest jednak okrutna, siedzi w Berlinie na koncercie Cher. Podsumowany, nie? Tak? Za nasze pieniądze. Nie samą magą człowiek żyje. Obraz tego, że na koncercie. Tak. A też na koncercie jest Jatar, ale niestety nikt nie przyszedł.
nie planują na razie zdanie zapowiedzi, jak w necie ogłoszą dopiero. Czasem może. Są, znaczy przejdźcie się na stronę, ja tada się dowiecie, prawda? Tak. Wydaje mi się, że jedynym wydawnictwem, który zapowiada coś na spotkaniach, to jest Hadami. Poza tym pozostali, pozostali milczą. Zawsze, zawsze są jakieś rzeczy, jakieś plany. Znaczy ja wam powiem szczerze, nam to przesłali w piątek, więc to był czysty przypadek, że akurat się udało. Akurat zapytałem o samotnego wilka, a tu... Tak, właśnie, właśnie twoje pytanie tak padło. Bo tak aktywnie odpowiadaliśmy na wszystkie i nagle to pytanie pada i wtedy, wtedy jeszcze jak zadałaś to pytanie, nie mieliśmy żadnej odpowiedzi, czy ten, czy okej, czy nie okej. Czy jeszcze jakieś pytanie mamy z Pani? Bo ja bym tak, patrząc w ogóle na formułę w Łodzi, na to, że Manga Core się tak zmniejsza, się zastanawiam, czy to już nie jest czas na 20-lecie Mangi, żeby na Łodzi jeszcze zrobić nie, bez rozróżnienia, czyli żeby rady konferencji wydawców byli także przedstawiciele wydawców czysto mangowych, ponieważ jakby nie patrzeć, miałem jeszcze taką rozwoju, nie wiem, czy wy się też zgodzicie z tym, że patrząc na rynek polski przynajmniej do czasu, kiedy powstałem CEO, to tak naprawdę manga wypełniała niszę takiego mainstreamowego komiksu dla młodzieży. Tak jakby był komiks dla dorosłych, te albumy 150 zł, był komiks dla dzieci, który powstawał, natomiast dla młodzieży tak naprawdę oferta była dla wydawców mangowych. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, tak? Tak. Tak. Znaczy tutaj wiesz, zgadzam się też pod tym, znaczy 20-lecie to już dawno minęło, bo ja w 98 to już organizowałem imprezy, więc mankowe, więc to trudno. Tak, także no to już możemy mówić od 25-leciu niedługo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to było trochę na tej zasadzie, że w pewnym momencie były właśnie tytuły, o ile JPF to w zasadzie i Łanego podobnie też zaczynały te wydawnictwa od tytułu dla trochę starszego odbiorcy. Później właśnie wszystko przeszło na odbiorcę nastoletniego, a z kolei problem był taki, że wiele osób z Magii właśnie przenosiło się na komiks od razu, czy to europejski, czy amerykański. I nie było jak gdyby żadnego takiego, ani nie było odbiorców mangowych, którzy się przenosili dalej czytali mangę. Znaczy była jakaś grupa, która ciągle czytała tytuły dla nastolatków, ani nie było tak naprawdę komiksiarzy, którzy czytali mangowe tytuły. No i tutaj teraz, gdyby ten rynek, no, nawet patrząc na to, co Łanego przywiozło, co Kotori przywiozło, jest coraz bardziej spójny. Każdy ma ofertę bardziej, Egmont ma więcej tytułów też dla nastolatków. Jest cała gama w ogóle komiksów dla dzieci, czego nie było. Krótkie gadki, tytuły Tadam, inne fajne wydawnictwa. Ja teraz z synem czytam tytuły, które... No, tyle jest tytułów, że nie jesteśmy w stanie nawet tytułów dla dzieci wszystkich ogarnąć, słuchajcie. To jest po prostu rynek, który jest taki dobrobyt teraz, że tego nie było. Mangi dla dzieci kiedy? No kiedy mangi dla dzieci? I tu jest problem właśnie, bo wydaje mi się, że nigdy. Niestety. My próbujemy. Wy próbujecie. No to trzymam kciuki mocno, bo niestety no, rodzice przychodzą, no ja dzielę swoje stoisko często z wydawnictwami tutaj komiksu europejskiego czy amerykańskiego, trochę razem bardziej współpracujemy. No niestety rodzice przychodzą i widzą, a czarno-białe, to nie, my byśmy chcieli coś kolorowego. Tutaj nie, bo coś tam i tak dalej. Więc za Łanego trzymam kciuki, bo to jest fajne i właśnie to by pokazało, że nasz rynek tutaj w tym sektorze się fajnie rozwinął. Może coś więcej na ten temat powiesz? No na przykład Wilcze Dzieci bardzo fajnie idą, tak, Kuro, Sakura też jest takim troszkę pomysłem naszym, żeby dzieciaki zainteresować i faktycznie to idzie, tak, podchodzą rodzice z dziećmi, opowiadamy, polecamy i faktycznie są zainteresowani.
Mamy nawet, wydaliśmy w tym roku katalog naszych pozycji i jest specjalny dział właśnie z tytułami dla dzieci, żeby tak, z opisami, z okładkami, żeby rodzice wiedzieli, że ta część jest po prostu dla dzieci. Ale jak się wiedzą tego? Wiesz co, to są dzieciaki tak 10-12 lat. No właśnie. A coś mniej? Jest, w dół jest problem. No właśnie, mówię, że wiesz, chodzi mi o te... Żeby poniżej 10 roku życia. Tak. No tak, to już jest problem, ale to też jest kwestia tego, na ile te dzieciaki są zainteresowani w ogóle czytaniem. No ale są rodzice, nie? Którzy czytają. No tak, ale wiesz, komuś się ciężko czyta z dzieckiem. No ale no, ja przynajmniej się staram, nie? Więc to by było akurat... Nie mam, może inaczej, ja nie mam osobiście doświadczenia, ale tak... Ja mam co wieczorne doświadczenie. Okej. Okay. To jak widać ale się daje. Album się czyta inaczej niż mangę, niż komik mangę. Przeczytaliśmy Pokémony. Niestety Pokémony, jak wiecie, tylko wyszły 4 zeszyty. Te duże. Jeszcze nie wie mój syn, ale czeka na niego wielka paczka w tym momencie. Chyba pierwsze 30 tomów z Japonii wydanego Pokémona. Będziemy próbować po japońsku to powoli czytać. No, trochę się uczy japońskiego już, więc no. Znaczy ja mam przerwę 2,5 roku, nie? Dzisiaj do mnie podszedł, mówi, żebym przeczytać mangę. Wiesz co pokazał? Akirę. No chyba mu nie, chyba mu nie przeczytam Akiry. Nie wykluczam, że będziemy też szli w dół, nie? Wiekowo. Tak? To jest taki nasz pomysł. Na razie też bezpiecznie zeszliśmy z 15 do 10-12, żeby po prostu wysądować. Ewentualnie będziemy myśleć coś co dalej. Super. Ale to nie jest tak, że my takich cudów nie mamy, bo i osoba jest skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Wiem, że chociażby fanem Jotsuby jest 9-letni syn Pawła Dybały, który jest zachwycony, bo Jotsuba jest świetnym tytułem i zarówno dzieci, jak i dorośli się przy nim fajnie bawią. A ten jest spiczastych kapeluszy, czyli o kilkuletnich czarownicach, też jest tytułem skierowanym dla dzieci, przy którym i dorośli się świetnie bawią, bo jest doskonale narysowany. Więc to nie jest tak, my też myśleliśmy, już 2 lata temu rozmawialiśmy z wydawcami z Japonii. Problem jest tego typu, pierwsza rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, rzeczywiście to czarno-białe, czyli nie każde dziecko to jakby przyciąga wzrok. Inna rzecz, że są kolorowe i teraz pytanie, czy, że tak powiem, jesteśmy w stanie przy wiadomo zdecydowanie niższym nakładzie niż dla takiego globalnego odbiorcy nastoletniego jakichś popularnych tytułów zaproponować cenę, przy której rodzice będą zainteresowani. No inna rzecz też jest długość tytułu, bo jeśli wychodziłby fajne dziecięce jednotomówki, to w zasadzie ryzyko jest minimalne. Jeśli tytuł się nie sprzeda, trudno, ale jeśli się okaże, że weźmiemy, nie wiem, 15-20 domówką, ona jest w stanie może nie pogrążyć nas i spowodować bankructwa, ale na pewno mocno nas obciąży. Więc tutaj widzę problem z takimi stricte tytułami dla dzieci. Myśleliśmy o tytule, ale to też 12-tomówka o kotku. Tylko jak mówię, no to już nie będzie szło w nakładach, nie wiem, 500, 1000, trzymał. Nie będzie szło w dużych nakładach, więc automatycznie cena druku jest wyższa. Jakby nakład pracy jest taki sam jak przy tytułach, które sprzedają się w większej ilości egzemplarzy, a koszty pozostają takie same jak największe, więc no tutaj jest ten problem. Ale ja, jeśli znajdziemy jakiś fajny tytuł, na pewno będziemy myśleć, żeby w to wejść. No, my mamy na przykład Kuro, które jest w połowie kolorowe i one faktycznie bardzo przyciąga wzrok dzieciaków, tak? I też rodzice są, wydaje mi się, bardziej skłonni zainwestować w coś, co jest kolorowe i krótkie, niż w serie, które są długie. Mam wrażenie, że, powiedzmy sobie szczerze, że rodzice troszkę nie ufają dzieciom, że jak coś będzie bardzo długie, to że utrzymają zainteresowanie danym tytułem. Więc jeżeli coś jest krótkie, jeszcze kolorowe, to są bardziej chętni po prostu do kupowania, bo to jest okej, okay, dziecko ma jakiś tam, powiedzmy, swoją moc decyzyjną, natomiast rodzic ma pieniądze. No. Jest też taka jedno wyjście polskiego oporu. Mianowicie na przykład jest taka Magdalena Kaniarz, która obecnie naprawdę robi bardzo fajne rzeczy z takim przez
dziecięcą z Petulicious. Ja wiem, że oni tu chodzą i szukają pracy. Czy na przykład takie podejście? Na pewno jest sporo polskich aktorów, że na przykład by było narysować coś po prostu wychowanie na mandze, a rysują w kolorze. Nie wiem, czy to słyszeliście. Znaczy wiesz, no, to jest kwestia taka, że no, dla mnie to nadal będzie polski komiks. No, nie oszukujmy się. Czemu? Wiesz, no czemu nie, no. Ale są wydawcy, którzy robią to dobrze. My się zajmujemy japońszczyzną. Czasami robimy jakieś skoki w bok typu Mashinga, ale to musi być naprawdę coś, co będzie pasowało do naszego portfolio i tutaj, no, Rozumiem, że to tak jakby nie w swoim skoku. Ale jeszcze tylko dodając a propos tych dziecięcy, kolejną właśnie barierą będzie w wypadku naszych wydawnictw cena. Ponieważ no, spora rzecz dla dzieci jest drukowana, oczywiście jest coraz fajniejszy, duży rynek, jest miejsce na takie wydawnictwa jak Tako czy Tadam, które robią fajne rzeczy za też nie najniższe ceny, ale z kolei z drugiej strony jest cała masa chińszczyzny, która idzie, nakłada naprawdę, są dziesiątki tysięcy i sprzedają się książeczki za 5 zł. My na pewno nie dojdziemy do ceny zbliżonej do 10 zł. Nawet stanęlibyśmy na rzęsach, tego się tyle nie sprzeda. Dlatego no, my byśmy musieli celować do tego świadomego rodzica i tu się zaczyna problem. No, hitem dla mnie była wczoraj para rodziców, która szukała czegoś dla 13-latki, byle nie komiks. Chyba, oni tu robili, przepraszam. No właśnie, no. Trzeba sobie nagrać wysoko po części. Nie no, zawsze można. Nie no, są jeszcze nowelki, więc... Okej. Okay. Wiesz, ile tam jest literek? Ja pamiętam, jak wyszło pierwsze SEO, czyli no, pierwsze od wielu lat jakaś tam nowela. I my przez pierwsze 3 miesiące odbieraliśmy tylko maile z reklamacjami, że on kupił tomik, ale tam są litery. I można czytać. I naprawdę, znaczy my już w wielu przypadkach żeśmy zwracali pieniądze i odbierali tomik. Więc to jest przerażające, tak? Że więcej niż 3 dynki na stronę są w stanie sparaliżować w ogóle polskie czytelnictwo. Ja bardzo przepraszam, ale kredytów nie sieją. To może opowiadamy o czy będziecie eksplorować jakoś ten temat dalej, czy poza tymi... Light novele, no. Powiem ci tak. ja się cieszę z bardzo dobrej sprzedaży SAO i z bardzo dobrej sprzedaży Overlorda. Jaki jest problem z novelami? Nakład pracy. Książki, no powieści, jak zwał, ja już nawet tego nie nazywam, są koszmarnie napisane. Są tak koszmarnie napisane, jeszcze jak po słowie czytam, że no autor to no nie, on tak zaczął pisać, bo on to w zasadzie nie czyta książek, on tylko tam lata, bo fanfiki sobie czyta i ma właśnie taki styl pisany. Więc moje redaktorki siedzą, rwą głosy i starając się zachować to, co chciał przekazać autor, po prostu redagują i piszą tą książkę od nowa. Ostatnia sytuacja w SAO 21. Ja rozumiem wyobraźnię autora i spoko. No, każdy ma prawo jakby do własnych pomysłów do pisania o nich. Ale sytuacja wygląda tak. Leci meteor w kierunku Ziemi, więc oczywiście bohaterki idą z bohaterką Asuną. Jakimś dziwnym po prostu tym udaje im się trochę skorygować lot tej asteroidy. Ona jest 200 metrów długa, 100 metrów szeroka. I oni ją nakierowują na rzekę, która ma jakby zminimalizować schód w sensie. Ta rzeka musiała mieć być głębsza niż ruch pajański. Ale wiecie, to już dobra. Nawet ocean by nie pomógł. Przewidzieliśmy to, że nakierowali na rzekę, myślę, dobra, uratowali świat, ale co się okazuje? Asteroida zachowuje się jak kamień, jak kaczka, ona się odbija od wody. I mają tak, to tam chyba, to zabij mnie, proszę cię, bo
Ja nie wiem, wiesz, ja po prostu tylko zrobię tak, żeby te zdania brzmiały, wiesz, po polsku, bo nic się nie da z tego uklepać, więc naprawdę, jak ktoś mówi, o, bo wy tam overloada co 6 miesięcy, no bo redaktorka siedzi i naprawdę po prostu zastanawia się, co z tym to jeszcze a propos tych nieszczęsnych mant dla dzieci. To jest problem przy długich seriach, bo ile wydamy? 3 tomy na rok, 4? I później właśnie no, nasi czytelnicy dorastają i koniec. Nie będzie ich kupował. Dlatego właśnie w Polsce jest. Nie może być ładnych rzeczy. Amen. Zbliżamy się do końca. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Dobra, bo mam pytanie od zeszłego roku. Tak myślałem, jest 30. edycja festiwalu, że może ktoś w końcu przyjedzie z autorów. Nie uda się nikogo nigdy do Łodzi sprowadzić? Może wygrać same zakresie. Festiwal nie chce wam pomóc? Wiem, że to kosztuje. To chodzi o koszty. No dokładnie. Bo kwestia jest taka, że ja się pytałem akurat konkretnie o Asadras. I powiedziano, tak, oczywiście może przyjechać, to przyjeżdża z redaktorem. Okej, okay, nie ma problemu, to są i tak większe koszty niż ściągnięcie kogoś z Europy, więc już mamy te dodatkowe koszty. Hotel 5-gwiazdkowy, 4-gwiazdkowy, żaden problem. Tylko oni chcą lecieć biznes klasą. Tak. I nieraz jest tak, my żeśmy chcieli ściągnąć Nikaję razem z JPF-em. Były wymienione dwie konkretne linie, tak? Ceny biletów to było 50 tysięcy złotych. Więc wiecie, gdyby się okazało, że my spoko, my sprzedajemy rycerzy z Widoni, każdy tam nakładzie 100 tysięcy, to ja myślę, że żaden problem, nie? Ale jak ten nakład dobija do 1500, to my sobie myślimy, Jezu, w końcu się zwróciły. Druku. Więc nie, mało tego, my żeśmy w odpowiedzi dostali, że no, jeszcze Przedaś Kieszonkowa to robi, nikt nie dookreślił. Ja nie chciałabym się dowiedzieć na miejscu, tak? Co to jaką się to znaczy kieszonkowe. Wiem, co to znaczy dla moich dzieci, to przepraszam. Bo też jest JG, tak? Na warszawskie targi książki ściągnęło autora. A on zgodzi się na ekonomiczną. A okej, okay. Nie wiem, wiesz, szczegółów nie znam, ale tak jak właśnie tak jak rozmawiamy o kosztach, to fajnie by było właśnie ściągnąć, ale kogoś z topki, tak? Autora, nie wiem, w Sao chociażby, tak? Na Beatę. Ale klapa, to już my, fajnie, ten 4-5 osób jest? 4, tak. 4, wiesz, tak, tak zgadza z redaktorem, mała armia, to nie wiem, prywatny samolot, co nie? Czarny i tanie wyjdzie niż samolot. Więc generalnie, wiecie, żeby to tak jakby w jakiś sposób miało realne odzwierciedlenie dla nas, no to musi być ktoś z topowych sprzedażowych tytułów, tak? Więc słuchajcie, ja tylko rzucam teraz pomysł na wiatr, że nazywa się to wspieram to. To jest także do was, jeżeli by na przykład powstała taka kampania, a jeżeli byśmy uzbierali tak się też pamiętaj o tym, że to, że my byśmy chcieli, to nie znaczy, że my możemy. Bo w momencie, kiedy powiedzmy mamy takiego autora, który wali jeden rozdział w tygodniu, to on po prostu nie wie, w co ręce włożyć, po prostu siedzi i nawala rysunki, a nie ma czasu, żeby wyjeżdżać gdzieś tam do jakiejś Polski, gdzieś do koniec świata. Dyskutuję, żeby ci uzmysłowić, jak bardzo nie mają czasu, to na pytanie, ile będzie, na ile przewidziane jest na przykład atelier, to oni nie wiedzą, a autor nie ma czasu odpowiedzieć nam na pytanie. Więc to właśnie w taki absurd, do takich absurdów dochodzimy. Co wy wiecie? Ula sama nie ma czasu zaakceptować. My mieliśmy podobną sytuację z autorką Cyka i Cicha Tsukoi. Jak powstawał ten najnowszy sezon anime, to też mieliśmy zblokowaną akceptację, bo ona pilnowała anime. Okej, okay, ale... nad nimi patrzyła, jak rysują. Nie akceptowała nam w ogóle opowiadać. Jeszcze odnośnie mieliśmy chyba 3-4 miesiące opóźnienia co najmniej. Odnośnie tych kosztów, mówicie, że to są koszty dla was, no ale to organizatorom też powinno na tym zależeć. Są jakieś rozmowy z nimi, żeby cokolwiek... Wiesz co, tylko... No bo patrząc na ten program, no to jest lipa w tym roku, tak? Weź pod uwagę,
że za to możesz mieć 30 autorów z Europy, no, za jednego ten, albo kilku to Stanów. I to wiesz, to nawet bardziej bliżej kilkunastu niż kilku. I naprawdę większość autorów europejskich jest nawet w stanie przylecieć tanimi liniami. Oni się zgadzają. Na przykład bardzo sympatyczny David Lloyd, jak pierwszy raz na Bałtycki Festiwal Komiksu przylatywał, on powiedział: słuchaj, ja mieszkam niedaleko takiego lotniska, tam latają do Gdańska bezpośrednio tanie linie, kupcie mi tanie linie, ja nie mam wymagań dużych. Oczywiście załatwiliśmy najlepszy hotel w Gdańsku, jaki byśmy w stanie, też nie było problemu, żeby to były 4-5 gwiazdek, ale no to jest kilka nocy, to akurat ten hotel to jest najmniejszy problem. Kieszonkowego może my nie dawaliśmy, ale zapewniliśmy i opierunek cały i to nie jest problem. I budżet BF-ki to często był około 10 tysięcy złotych, gdzie my mówimy w tym momencie o kosztach na jednego autora, to tak minimum to jest 20, minimum. Jeszcze tak jak to, co niektórzy mają wymagania, że to musi być ta czy inna linia lotnicza, no to te koszty mogą być znacznie więcej. Pamiętajmy, że my nie możemy kupić biletów w najtańszym terminie, tylko musimy kupić w konkretnym. I tu się zaczynają schody po prostu, bo no, to nawet dla RF-ki to jest mega, mega duży koszt taki ten. I to, co oni mogą za to zorganizować, to niestety nie przekłada się na pewno na frekwencję. Zwłaszcza, że manga jest troszkę też traktowana przez takie festiwale jako taki dodatek trochę, tak? Nie, znaczy, no, mnie się pytano, czy bym chciał jakiegoś tego czy innego autora ściągnąć. Podawano, oni by chcieli jak jeszcze, jak mistrz Taniguchi żył, to się pytano, a może Taniguchiego swoje ściągniesz? No nie, no. Akurat z Taniguchi był problem taki, że miał już problem zdrowotny, ale no, to jak nie, to może urasała. No dobra, no fajnie, tylko no, jeszcze o ile odpowie, czy będzie chciał. No tak czy inaczej, to właśnie był trzeci wybór, to była Asano i przy tych kosztach to wszyscy powiedzieli pas. No to mam jeszcze jakieś króciutkie pytanie jeszcze z publiczności. Jak nie, no to musimy postawić tutaj kropkę. Chyba, że możecie tylko powiedzieć, gdzie można was spotkać, na jakim następnym wydarzeniu. 5 8 5 A my gdzieś tam przy Kotowie. Ale myślę, że więcej pytań w kuluarach. Znaczy, ja chciałem zaprosić tylko do jeżeli ktoś jest z Krakowa, to my też w Krakowie jakieś książki. Pod koniec będzie. Tak, na festiwalu Konrada też będzie jakieś spotkanie między innymi ze mną i z dwoma kolegami z wydawnictwa, też Team of Comics z Pawłem Timofejukiem i z Mandioka, z Bartkiem Rabijem będziemy sobie rozmawiać o komiksach świata, będzie o komiksie azjatyckim, południowoamerykańskim i o komiksie tutaj tak, wschodnim. To jest w ogóle dobre miejsce, bo tam zbieramy też komiksiarzy, nasze wydawnictwa, różne komiksy, wszystko jest w jednym miejscu, więc też zapraszamy. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję za przybycie.